Hejo! Dobrze, że jesteś! O, cześć, mini smoczku! Fajnie, że ty też jesteś! Dzięki! Ale jeszcze fajniej, że ty jesteś! Okej, dobra, przegadujemy się, co? Ha? Nie, nie, nie o to chodzi! A o co chodzi? Bo ja coś dla ciebie mam! Co dla mnie masz? Czy tam są rzeczy, które dla mnie masz? Skąd wiedziałaś? Smoczku, no proszę cię, przecież widzę, co tam jest! A, no tak, faktycznie. Laleczki, laleczki, lol, lol. A, to nie są zwykłe laleczki. No tak, jakieś takie płaskie. Co to w ogóle ma być? To są gigantyczne gumki do mazania. Gigantyczne gumki do mazania, no tak, rzeczywiście. Ile rodzajów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, i dlatego też mam 8 saszetek. Naprawdę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, rzeczywiście. To co? W każdej saszetce coś innego? A tego to akurat nie wiem. A skąd ty je w ogóle masz? Tajemnica. Tajemnica? Ty masz przede mną jakiekolwiek tajemnice? Każdy ma jakieś tajemnice. Nie wiedziałaś? W gruncie rzeczy masz rację. Każdy ma jakieś tajemnice. Masz jakieś inne przede mną tajemnice? Nie miej przede mną tajemnicy, nie chcę, żebyś miał przede mną żadne. No. Okej, nic więcej nie mów. Och, złamałam się. Mini smoczek ma przede mną tajemnicę. Nie płacz, no co ty robisz? Okej, no dobra, postaram się nie załamywać tym. Nie przesadzaj. Każdy ma tajemnicę i koniec, kropka. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Okej, dobra. Postaram się jakoś opanować. No, bo inaczej będę cię nazywał wścibska. To by było straszne. Okej, dobra. Nie nazywaj mnie tak. Nie jestem wścibska. Ja tylko chciałam znać wszystkie twoje sekrety. Czy to takie straszne? Myślałam, że jesteś moim przyjacielem. Bo jestem, ale to nie znaczy, że musisz wszystko wiedzieć. Okej, dobra. W gruncie rzeczy ja się z tobą nie zgadzam, chociaż może jednak... Nie wiem, moi drodzy, pytanie dnia. Czy zgadzacie się z mini smoczkiem? Czy jak ktoś jest najlepszym przyjacielem, to czy chcecie znać wszystkie jego sekrety? Czy to jest bycie wścibskim? Ej, trochę przekręciłaś to, co mówiłem. Już za późno, pytanie dnia poszło. Nie złoś się, mini smoczku, bo wiesz, co się dzieje, jak jesteś zły? Postaram się, robię się czerwony, już robię. Jeszcze nie, na szczęście nie, opanuj się, masz tu troszeczkę powietrza, może otworzymy te laleczki, co ty na to? O, tak, to na 100% pomoże. Okej, sytuacja opanowana. Mini smoczek, jak się złości i w różnych innych sytuacjach też, czasami zmienia kolor i robi mu się bardzo ogniście, gorąco. Dobra, zerkamy, co jest w pierwszej saszetce. To jest takie fajne otwarcie, które działa, jest. Jaka jest pierwsza gumka? Skleiło się to jakoś chyba. O, jest! Ale fajna! Podoba mi się ona. Jest śliczna i ma koronę. I dwukolorowe włosy. Zabawnie, jak Cruella. Jak Cruella, tak, ze 100 czy 101? 101 Dalmatyńczyków, prawda? Aha, ich było mnóstwo. Jak może być tyle piesków? No może być najwyraźniej. Wow. I w ogóle ile ona ma tutaj kokardek? Zaraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I czy ja będę używała tej gumki do mazania? Chyba nie. Nie. Ona będzie, o, tada, jak laleczka. Będę się ją bawiła. O, fajna jest. Co ci się najbardziej podoba, smoczku? Mi najbardziej podobają się buty. Rzeczywiście ma fajne takie różowe z kokardkami. I czy to jest część butów? Nie, to są chyba jej skarpetki z falbanami. Aha, ale buty są świetne. Ja też bym chciał jakieś buty, bo na razie chodzę tak, o, na bosaka. Rzeczywiście, nie jest ci zimno w twoje stopy? Nie, ani trochę, ale chciałbym kiedyś założyć buty, zobaczyć jak to jest. To by było coś nowego. Smok w butach. Zamiast kot w butach, to byłbyś smokiem w butach. Ej, w gruncie rzeczy śmieszne. Okej, więc to jest nasza laleczka numer 1. To jest ta tutaj. Zobaczymy zaraz kolejną.
I czy będzie jakieś powtórzenie, czy nie? Oby nie. Ale na pewno nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, prawda? No nie jesteśmy w stanie. A ty mnie pytałaś wcześniej, czy wszystkie są różne? Czy każda jest różna? No tak, tak, tak się zapytałam. Wiem. Myślałam, że tak wiesz, w jakiś magiczny sposób dostałeś saszetki z każdą różną. Nie. Magia nie działa tutaj. Okej, magia tutaj nie działa. No zerknijmy zatem, jaka laleczka znajduje się w środku. Widzę, że jest jakaś inna. Ma niebieskie włosy i ta-da! Wygląda oto i tak. Czy ona wygląda nieco jak kot? A propos kota w butach. No tak, rzeczywiście. Ona wygląda jak taki kotek. Nawet nos ma pomalowany na czarno. I ma opaskę z uszami kocimi. Więc to jest taki kotek, kotka raczej, bo to jest dziewczynka. Kotka w butach. I smok bez butów. No, wciąż bez butów, ale może kiedyś będę miał. Może kiedyś będziesz miał, może kiedyś ci jakieś takie butki załatwię, czemu nie? Jak ona poza tym wygląda? Cała na niebiesko i czarno, oczy brązowe, usta różowe, bardzo podobne różowe do tej poprzedniej laleczki. Takie dwa przeciwieństwa to są, różowo i tak, różowo, nie ta różowo, ta jest różowo-czarna, a ta jest niebiesko, niebiesko-czarna. Bardzo ładne obydwie są, podobają mi się. Strój, który fajniejszy? Ten jest taki królewski, no ten natomiast jest bardziej na luzie, trochę śmieszny, z kocimi uszami. Dobra, dwie laleczki już są. Jaka będzie kolejna? Ojejku, czy to mi się wywróci? Stoi. Stój! No stój, o jest, stoi. Ani drgnij, smoczku. Postaram się, ale jakoś muszę mówić i chodzić. Postaraj się nie potrząsnąć stołem. Okej, otwórz następną, Tom! Okej, dobra, wybrałeś saszetkę z prawej strony. Zaraz zobaczymy, co się w niej kryje. Przesuń się trochę i zerkamy do środka. O, jej, kolejna inna, a ta w ogóle ma śmieszny strój. Bo to jest strój na lato, strój kąpielowy. A no rzeczywiście, to jest strój kąpielowy. O, i ma jeszcze espadryle włożone. Fajne w ogóle. Lubicie espadryle? Wiecie co to jest? To są takie buty na dosyć grubych podeszwach, które wyglądają właśnie tak. No, co tutaj dodać mam, jak widać na rysunku, jak wyglądają. Strój kąpielowy też jest fajny. Cały biały z falbankami, dwuczęściowy. I okulary przeciwsłoneczne, no tak, żeby słońce nie raziło. Takie nieco kocie, pasowałyby tej drugiej, tej. Masz rację, pasowałyby jej, prawda? Też mi się tak wydaje, że wyglądałaby bardzo, bardzo ładnie. Oczy ma niebieskie i chyba poprawia sobie okulary. Myślałam przez chwilę, że ona tak do nas macha, tak hej, hejka. Ale nie, ona poprawia sobie okulary, ona jest taka cool, tak. Mam okulary, spoglądam na was spod okularów. Hej, gdzie jest plaża? Gdzie? W którą stronę? Okej, postawmy ją sobie może tutaj. O, wywraca się. O, stoi, jest dobrze. To co mi, smoczku, chcesz wybrać kolejną saszetkę? Mogę. Oczywiście, że możesz, w końcu ty je załatwiłeś, prawda? Och, tak, rzeczywiście, dzięki. Tamtą. Okej, saszetka z prawej strony ponownie. Co tam się kryje? Która laleczka się kryje? Na razie mieliśmy dosyć dużo szczęścia, nie było żadnych powtórzeń, a teraz... O! Tak jakbym wykrakała! Jest pierwsze powtórzenie! O! Niech będzie, że to jest jej siostra, bliźniaczka. Mamy tutaj bliźniaczki w okularach. Może nawet nie bliźniaczka, tylko klon. Robi dokładnie to samo, co ta pierwsza. Trudno, może następna saszetka będzie bardziej szczęśliwa. Stój. Którą teraz? Może ty wybierzesz. Ja naprawdę mogę? Oczywiście, że możesz. To dla ciebie było. Okej, to ja wybieram tamtą. O, chodź tutaj do mnie. A, kogo bym chciała znaleźć? Króliczka. O, to ma fajne uszy jak króliczek. Tą bym chciała znaleźć. Albo tą z okularami w serduszka. Jest bardzo ładna. I świetną ma fryzurę. O, chciałabym mieć kręcone włosy. Tak jak ona. I kto tam jest? Nie, to jest niemożliwe, zobaczcie. Chciałam ją znaleźć. No i właśnie o niej mówiłam. Znowuż ma strój kąpielowy założony, tak jak poprzednie dwie laleczki, które są klonami. Ła, wywróciła się jedna. Stój i nie wywracaj się. Więc strój kąpielowy, lato się zbliża, pogoda jest piękna, no więc takie jej stroje.
Okulary są super. Chciałabym takie mieć. Podobają mi się bardzo, zwłaszcza te różowe szkiełka. I wywróciła się. Nawet jej nie dotknęłam, ona się wywróciła. To jest niemożliwe. Stój, nie wywracaj się. Wszyscy chcą cię widzieć. I ta fryzura. Ojejku, uwielbiam tą fryzurę. Te włosy takie pokręcone. Świetne. I co to za buty w ogóle są? To są chyba... Albo to są jakieś trampki, albo to są takie specjalne buty do wody. Czasami na przykład, jak jest się nad morzem, to w wodzie jest mnóstwo kamieni, muszelek i gdy chodzi się bez takich specjalnych butów, to całkiem boli. Więc wydaje mi się, że to mogą być takie oto buty ochronne do wody. Co myślicie? Ja myślę, że mam rację. Mini smoczku, a ty? Ja nie wiem, ale skoro tak mówisz... To musisz mi zaufać, tak? Okej, okay, postawmy ją sobie. O, tu niech zakryje jednego klona. Stój! Ona nie chce stać. Co jest? O, stoi tutaj, tam nie chciała. Dlaczego? O, jest, już stoi. Dobrze, ile mamy jeszcze saszetek w smoczku? 1, 2, 3! 3 saszetki tylko. Ojejku, to już wcale nie tak dużo. Otwórzmy sobie może... A może ty wybierzesz? O, dzięki! Tam na dole! Okej, okay, dobra, niech będzie ta na dole. Chodź tutaj do nas. Jaka w środku się będzie teraz kryła. Wow. Otwieramy, otwieramy. I... ja wiem, że ją chciałam, ale nie chciałam powtórzenia. No, więc mamy 2 razy bliźniaczki. Kluny. No, trudno. Otwieramy kolejną, ale to też jest... Ona jest fajna, podoba mi się. Więc nie będę jakoś specjalnie narzekała, że razy 2 ją mam, ale nie chcę stać znowuż. A tutaj stoi? O, tu nie. Padła. Padłeś. Powstań. Taka reklama była kiedyś, prawda? Okej, okay, dobra. Jeszcze mamy 2 saszetki. Jedna po prawej stronie, druga po lewej stronie. Smoczku, którą otwieramy. Tą po prawej. Tą po prawej. No dobrze. Chodź tutaj do nas. Uwaga, uwaga. Sprawdzamy, co kryje się w środku. Żeby nie było powtórzenia, żeby nie było powtórzenia. O, jest powtórzenie. Mamy po raz kolejny powtórkę. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale ona też jest świetna. No, ta kocia opaska jest super. Podoba mi się i to bardzo. Więc tak jak poprzednim razem postaram się nie narzekać, że mam powtórkę. Kładę ją tutaj. Au, a może będzie stała? Stój, 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 nie wywracaj się. No te klony to jakieś takie chwiejne. I wywrotka. Zróbmy tak, oprzemy ją. O, o, jest otło. I będzie dobrze. No więc ostatnia saszetka. Trzymajcie kciuki. I ty, mi smoszku, też trzymaj kciuki, żeby tutaj była laleczka, której jeszcze nie mamy. Mi się podoba, która jeszcze... No ja chciałam króliczka, ale obojętnie, która byłaby fajna. Tu jest taka z taką opaską, z kokardą. Byłaby świetna. Jest też taka tutaj z kolejnymi okularami w serduszka. Też mi się bardzo podoba. No i jest z taką różową fryzurą w rolatkę. Też mogłaby być. Wszystko byłoby niepowtórzenie. Tym. Jest! Jest! Zobaczcie na niej, jak ona w ogóle jest fajna! O, ale świetna! I co to za strój syrenki? Mogę zobaczyć? No oczywiście, że możesz zobaczyć. Wow, zobacz, ona ma muszle! Tak, ma muszle tutaj na górze od stroju kąpielowego. Wygląda świetnie. A co to w ogóle jest tutaj? Co to? Nie, to są chyba takie... Takie dmuchańce małe, które daje się na ramiona, gdy ktoś uczy się pływać. To ona nie potrafi pływać? A wygląda jak syrenka. Wyglądać sobie może. Poleciały wszystkie. Ale syrenką ona nie jest, jak widać. Ale jest za to śliczna. Ma fajny strój kąpielowy. Podoba mi się. Taki strój kąpielowy to jest coś, naprawdę. Spójrzcie na to. Jak łuski rybie. No super. Bardzo, bardzo ładna. Fryzura różowa, jak już wcześniej wspomniałam. Rolatka zakręcona. Pewnie wałek tutaj musiała mieć jakiś włożony. No wygląda cudownie. Okej. Okay. Pokażę wam wszystkie teraz po kolei, żebyście wzięli je. Powtórzenia tam do tyłu gdzieś damy. Jakie to mam zrobić? Sięgnę? Sięgnę. To też było powtórzenie. Więc, o, tak się prezentują nasze dzisiejsze laleczki, które tak naprawdę nie są laleczkami, tylko są gumkami. Ha! Kto by pomyślał? Laleczki, lol, gumki. Niemożliwe, a jednak prawdziwe. Stójcie tutaj. Ta-da! Tak oto i one wyglądają.
Która najfajniejsza? Nie wiem, wszystkim się bardzo podobają, ale jakiś mam sentyment do tej, ponieważ ma zarąbistą fryzurę, przepiękną, cudowną, wspaniałą fryzurę i świetne okulary. Ha, super! Moi drodzy, zostawcie nam, co? Kciuk w górę i subskrybujcie oczywiście nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem i dzięki mi, smoczku, za fajne dzisiejsze zabawki. Nie ma za co, pa! Na razie!